Halo, Batman? Czy mnie słyszysz? Oczywiście, Gordon, głośno i wyraźnie. Właśnie sobie odpoczywa. Miejmy tylko nadzieję, że... nie zacznie swoich łowów ponownie. No tak, wykrakałem. Dobra. Czas na dalsze polowanie. Nie tak szybko, zbrodniarzu jeden! Połóż ten karabin, natychmiast! Uff, to dobrze, że przeżyłeś. Omal mi stracha nie napędziłeś, człowieku nietoperzu. Akurat wiesz co, Batman? Jest pewna sprawa, którą chcę z tobą omówić. A o czym takim chcesz ze mną pomówić, Gordon? Najpierw pójdź za mną, potem ci wszystko wyjaśnię. Ach! Dobra, więc o czym chciałeś mi powiedzieć, Gordon? No cóż, tak więc... pewnie pamiętasz organizację Anaconda? Tak! To właśnie ta agencja wysłała do Gotham City dwójkę swoich agentów, aby ci je zniszczyli. Otóż jak się okazuje, planują oni coś tak samo wielkiego. Szlak! Muszę zawiadomić szefa o tym! Ci durnie z Gotham nie mogą się dowiedzieć o naszych sekretach! Nie mogą! Bo przecież ja wiem, co może mnie za to czekać. To samo, co tych dwóch nieszczęsnych agentów, z których jeden został wysadzony w powietrze, a drugi został zrzucony z dachu. Aż strach pomyśleć, jakie jeszcze okrutności zostaną na mnie przeprowadzone. Biednemu żabiemu szpiegowi. Powiedz natychmiast, co jeszcze wiesz, albo urwę śmogę. A ja wydłubię ci oczy! A, albo ci je zjem! Nie! Aż mi się nawet o tym nie chce myśleć. W ogóle czemu ja to teraz robię? Muszę uważać na tego pajaca! Szefie, przychodzę z raportem z tajnej obserwacji. Informuję, że mamy intruzów! Co?! Przecież to absolutnie niedopuszczalne, żeby coś się takiego stało. Musisz się ich stąd pozbyć, zielony agencie! Weź ze sobą ten karabin leżący na stole i ich załatw! Agencji. Zobaczysz, dopadnę cię i zabiję.